Dzisiaj, słuchajcie, pięknie w Białymstoku, pięknie na Podlasiu. Także dzisiaj będzie mi towarzyszył na urodzinach salonu Stylowe Włosy. Ten oto przepiękny zapach od Marka Jacobsa. Uwielbiam, jest naprawdę wyjątkowy. Kochani, ja już jestem gotowa. Wybieram się na urodziny Stylowe Włosy. Właśnie nagrywałam Wam już na zewnątrz Instastory. Nie przypomniało mi się, strasznie wieje, że nie nagrałam Wam nic do vloga, więc wróciłam się już w okularach, bez makijażu. Włosy nie zrobione, ponieważ tam będę miała wszystko robione i make-up, i włosy. Będzie Asia, także pewnie świetnie mnie umaluje. Także co, wybieramy się. Mam nadzieję, że będzie super impreza. No i co, chodźcie razem ze mną. Dobra, kochani, jestem już prawie na miejscu, właśnie idę i patrzcie, jak fajnie. Wszystko zaczyna się o 14, jestem godzinę wcześniej, patrzcie, jak ładnie, ślicznie, różowy dywan, jest już DJ chyba nawet, patrzcie, jak ładnie, pięknie. Już pewnie wszyscy są. Mam już make-up, mam już włosy, impreza się kręci, jest bardzo fajnie, także zabieram Was już teraz ze sobą. Był saksofonista, jeszcze będzie miał występ, jest DJ, także jest naprawdę przednio. Kochani, ja już po imprezie dojechałam do domu, właśnie psy mnie witają, także jesteśmy już w domku i muszę Wam powiedzieć, że impreza, pierwsze urodziny, wszystko odbyło się cudownie, tak jak wszyscy sobie założyliśmy, także jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, było mi naprawdę niezmiernie miło spędzić z Wami ten czas, uwielbiam takie imprezy, uwielbiam tak fajnych, pozytywnych ludzi, także mega, mega spędzona sobota w cudownym gronie, fajnie, bo też spotkałam osoby, więc też jest mi naprawdę bardzo, bardzo miło. A u nas dalej przepiękna pogoda, trochę winie wiatr, mam nadzieję, że mnie nie zagłusza, ale jest super, naprawdę. Także buźka. Matko, kto tu biega?
Toto mi pod sukienkę wchodzi. Tosia i Mania. Trzeba puścić zaraz Lili i Lulu. Co to ma być? Co to ma być? Pojechał pan Andrzej. Pan Andrzej pojechał? Tak. A pomachałeś mu? Tak, pomachałam. A gdzie byłeś dzisiaj z babcią i z dziadkiem? Ja. W zoo byłeś i były zwierzaczki? Tak. Dużo zwierzaków było? My, opoja. No to opowiedz, proszę. Biła kotka, biła piaski, biły. Biła jaszcze, dzik jaszcze był. Dzik był i kaczki? Tak. Super! Ja się boję, tak. Do kamery chciałeś powiedzieć? Tak. To powiedz jeszcze szybko tylko wszystkim, jak nasze bociany dwa się nazywają. Bocian Kajtek i bocian Marysia. Marysia i Kajtek, to są twoje bociany, tak? Tak. Super. Planowałyśmy z mamą dzisiaj pójść do lasu na spacer, bo nie wiem, czy gdzieś wam wspominałam. Chodzimy z mamą, zaczynamy, jest sezon, jest ładna pogoda, także nie wiem, jeżeli pójdziemy, to wam o tym powiem, a jeżeli nie, to jeszcze muszę nagrać wstęp do swojego foodbooka, bo tylko nagrałam wam potrawy, a foodbooka docelowo wam nie nagrałam, także nagram pewnie teraz szybko jeszcze wstęp do foodbooka, żeby filmik był gotowy. Stwierdziłam, że po co iść do siebie, jak można nagrać wstęp do filmiku u rodziców. Także wszystko nagrane tak, jak miało być. Ale Oś właśnie dostał od taty niespodziankę. Co ty dostałeś od tatusia? Lizaka. Loś dostał od taty lizaka, bo nie widział taty cały dzień, tak? I tata ci kupił niespodziankę? Tak. No to super. Okej, kochani, chyba najwyższy czas pożegnać się już z wami. Słuchajcie, tyle się dzisiaj działo, że odpuściłyśmy sobie ten spacer i wyruszamy jutro do lasu. Dzisiaj dziękuję wam za mile spędzony czas. Ściskam was serdecznie, przesyłam buziaczki. Mua. Pa, pa i do następnego. Hej!